feel hush-hush. Even my old CSEC clearance never got me in. Siema, witam Was w kolejnym odcinku Cud, Miód i Ciekawostki. Dzisiaj bierzemy na tapet Mass Effecta, a w moim przypadku będzie to wersja Legendary Edition. Oh, pizza delivery guy. I got the munchies. W pierwszej części wspominałem o Uranie, planecie gazowej, no która jest gazowa, co za tym idzie, nie ma zbyt wielu surowców. Żart nie wydawał się mega śmieszny w polskiej wersji językowej, a na pewno nie dubbingowanej, no bo to jest słowo klucz. Poważnie? Komandorze? Mamy badać Urana. No ale na szczęście mamy czujnych widzów, którzy biegną z pomocą, więc i ja sprostuję, a raczej dokończę ten żart. Więc tak, uran po angielsku to Uranus, no co raczej nikogo nie powinno dziwić, tylko że dzieląc to słowo wychodzi Uranus, tłumacząc dosłownie twój odbyt. Częstym motywem w grach, czy nawet w filmach. Jest właśnie ta sonda analna. Nie wiem, kto wymyślił taki sposób badania ludzi, ale nie wnikam. No dobra, teraz pora połączyć fakty. W Mass Effect 2 mamy możliwość wystrzelania sond. Okej. Eddie czuje, że komandor Shepard chce zmusić ją do powiedzenia właśnie tego... no głębokiego żartu. Jezu, wyjdzie chyba najgorszy odcinek z podtekstami. Za wystrzeleniem pierwszej sondy Eddie mówi... Ale za to po drugiej sondzie... Czyli wysyłamy sondę w twój odbyt albo badamy twój odbyt. Wychodzi na to, że Eddie myśli, że komandor Shepard specjalnie wysyła ją tylko i wyłącznie po to, żeby usłyszeć te słowa. No nie wiem, tego się nigdy nie dowiemy. W dodatku do drugiej części Mass Effecta mieliśmy za zadanie udaremnić drugą próbę inwazji żniwiarzy, tym razem zamykając tylną furtkę w postaci pozornie zwyczajnego przekaźnika masy. Jak pamiętacie, był tam też licznik odliczający czas. No wow, no ale co się może stać, kiedy będziemy bezczynnie patrzeć i czekać na jego wyzerowanie się? Ciekawe, że zrobili może i krótką, ale wyjątkową cutscenkę, a misja kończy się niepowodzeniem. Nie każdy to zobaczy, no ale zawsze to jakiś smaczek. Wiecie, kto to jest? W sumie to możecie powiedzieć, że jakiś get, ale w tym przypadku to Legion. Można pierwszy raz go zobaczyć, jak ratuje nam tyłek, a na pewno go usłyszeć. Nie widziałem, kto strzelał. Może któryś z naukowców przeżył. Więc tak, Garus jest przekonany, że ktoś z ocalałych naukowców ocalił nam tyłek, ale jak popatrzymy w odpowiednie miejsce, to ujrzymy naszego Zbawiciela. A wiedzieliście, że wystarczy trochę cierpliwości w drugiej części Mass Effecta i zobaczymy, jak nasz Get zacznie tańczyć i beatboxować? A czy wy zastanawialiście się, skąd wzięło się nazwisko Shepard i kim on w ogóle był, że twórcy postanowili użyć go w swojej grze? Rzeczywiście, istnieje ono w naszym prawdziwym świecie. BioWare posłużył się Alanem Shepardem, czyli amerykańskim astronautą, który był uczestnikiem jednym z siedmiu pierwszego załogowego lotu o nazwie Merkury. Czy był tak legendarny jak komandor Shepard i ocalił całą galaktykę przed żniwiarzami? No tego na pewno nie zrobił, ale jego dokonania i wyprawy pozaziemskie, no tak to nazwijmy, można zobaczyć m.in. na Wikipedii dla ciekawskich. Jest pewien easter egg, który nie został znaleziony przez 10 lat. Twórca tej ciekawostki już musiał być na tyle zdenerwowany, że no nikt jego dzieła nie znalazł, a raczej nie odnalazł, więc sam musiał na Reddicie pokazać dokładną jego lokalizację, jak i sposób znalezienia. A więc tak, musimy w pewien określony sposób pokonać labirynt paneli słonecznych, żeby ciekawostka się aktywowała. Oczywiście nie dodałem najważniejszego. Żeby odnaleźć easter egga, musimy zrobić to podczas misji Priorytet Mars.
Po wykonaniu tej szalonej trasy w kierunku naszej postaci podjedzie niewielki łazik, który po zatrzymaniu się da nam prosty sygnał, poruszając swoimi kamerami umieszczonymi na wysięgniku. I oto cały sekret, który nie został odnaleziony przez 10 lat nawet przez najwierniejszych fanów. Czy warto? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Co najbardziej denerwowało ludzi w Mass Effect 1? Oczywiście, windy i długi czas spędzany właśnie w nich. Co było spowodowane doczytywaniem mapy, przypominamy, że to czasy Xboxa 360, więc demonem nie był. No ale dobra, do rzeczy. Sami twórcy, czyli BioWare, wiedzą, że fani no nie byli z tego zadowoleni, no bo kto z nas lubi niepotrzebnie czekać, więc w trzeciej części w dodatku, jadąc w moim przypadku z Garusem i Liarą, w windzie usłyszymy ciekawy dialog wspominający no stare, niekoniecznie dobre czasy. So, anyone wanna talk about their people's history? No. So I'm the only one who misses when we used to chat in the elevators back on the Citadel? Yes. So disappointed. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć!